No wszystkim. Znowu powiem 7. Dalszy ciąg Amayui. Dobra. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać od tym, żeby trochę pofarmić. Ulepszmy sprzęt. Dla Iro. Jak mu tam było? Ior. Dobra. Więc tak, po przede wszystkim zróbmy, nie wiem, z 8 tarczy. Od razu je rozwalmy. Dobra, i tak, upgrade. Twój tasak. Z 2, 3. Tak, zwiększa siłę. Sam raz. Twój Assassin's Robe wymaga Thunderstone, ale akurat mam kilka, nie mam lepszych dla niego użycia, więc zagrajdujmy. I Ior przez większość gry chyba będzie nosił te ciuchy. Black Steel Plate. Zapomniałem o tym. Dobra, Heaven Grab to dla... to dla Fi, ciach. Technomancer Armor. Czy to chcemy założyć? Na razie to jest lepsze ulepszone. Ach, nie mam tyle Earthstone'ów, żeby ulepszyć. Dobra, Leather Shoes. Dobra, jeszcze dwie tarcze. Nie chcę breakować, co upgrade'ać. Ciach, ciach. Dobra. Tak, czy ty masz tarczę? Nie masz tarczy. To złap sobie tarczę. I jakieś akcesorium, na przykład Veteran Ring. Mamy ich sporo, siła ci się przyda. Dobra, zapisujmy często. I do dzieła. Idziemy pomóc Mikyu. To wygląda na dużą mapę. No dobra, no to jedziemy. やがったよ。親分が言ってた通りだ。バカな奴らだぜ。ごちゃごちゃうるさい。ごたくはいいから、ミケルちゃんを早く返しなさい。うん、たくさんの人たちは許さない。返さないと神罰を与えるんだから、返したら許してあげる。 Nie będzie już waszym zakładnikiem, jeżeli was wszystkich porozwalamy. Nie negocjujemy z terrorystami. その通りだ。お前らここで死ぬ。あのガキを助けもできずにな。 No, to bym się nie martwił na twoim miejscu. 無理だっての。今頃は魔物に食われて死んでるぜ。え、それってどういうこと？お前らが来たらもう様子見なんだよ。ただの餌だからな。
そういうことだ。わざわざ来てくれてご苦労さん。ああ、それがどうかしたか。Tak. Ior biega najszybciej. My się pozajmujemy tymi ludźmi. Ior ocali Mikiju. というわけで、おとなしくしんどけや。Przeróbmy je na świeże. Przeróbmy ich na świeże. 今日は張り切っちゃうよ。悪い子にはお仕置きだ。やっぱり出られない。なんとかして、ここから出ないと。なんで魔物が。このまま、何もせずに、やられるわけにはいかないよね。今こそ、学んできた魔法の力を見せる時。Dobrze, że ją wyćwiczyliśmy w magii。さあ、覚悟して。私は簡単には死んであげないよ。二人とも大丈夫かな。ミケユ、今行く。トロロトトロトゥントントントン。なんとか頑張らないと。じゃあ。ミケユ、どこ。Dobra, musimy ocalić Mikiju. Tak, przyszliśmy do miejsca, gdzie przytrzymują Mikiju. Spotkaliśmy się z przywódcą bandytów. Przywódca powiedział, że to była pułapka, że tylko nas tutaj zwabił. I że wpadliśmy w jego pułapkę. Ior pobiegł przodem, żeby znaleźć drogę do ocalenia Mikiju, a Mikiju jest w dziurze i atakują ją potwory i musi przeżyć. Dobra, to chyba tyle. Idziemy z Ru do przodu. Dobra, Ior, czy możesz ten... Nie jestem pewien, czy tutaj jest przejście. Właśnie, nie ma. Cofniemy się. Pójdziemy tędy. Mamy trochę pokoju do pokonania, zanim dojdziemy do Mikiju, a chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej. Dobra, Mikiju. Jesteś w stanie rozwalić ich tym tańszym czarem? Jesteś. Na 99%. Jeżeli spudłujesz, to przykro mi. Tego nam chyba brakowało. Dobra, i jeszcze tak. Kareno Yuiki. I do przodu. Dobra, tak. Tego oczywiście nie otworzymy. Dobra, zapiszę sobie nazwę tego. Hanging... Cloud Bridge Bronze Key. Dobra. Jaki zasięg masz? Raz, dwa, trzy. Tak, powinienem im dać coś na resistance. Kodo kaishi da.
Dobra. Jesteś w stanie mu przywalić? Jesteś. 2 razy 10, 12. To go nie zabije. A co gdybyśmy wzięli lepszą wersję ciebie? Tak lepiej. Dobra, on trochę ci zwróci z powrotem, ale to nic, czym warto się martwić. Zablokowała go atak. Okej. Dobra. Ty rusz się tutaj. Tak, tutaj potwory będą się spawnić tak długo, jak Ior nie przyjdzie i nie pomoże, więc tak, więc Mikeju trochę poćwiczy sobie. Możesz oddać mu atak. Czy się o to opłaca? 2. I tak go nie zabijesz. Dobra, długo go będziemy musieli wycofać. Ale chyba zdążysz jeszcze tego gościa zdjąć. 3 plus 4, 7 razy 2. Możesz go zgarnąć. Chyba, że znowu cię przeklątwi. Dobra. Teraz tak. Masz na coś wrażliwości? Na Thunder. O. Mamy coś w sam raz dla ciebie. Effing Bow. Ta. Weź Veteran Ring. 211 razy 3 to zdejmij gościa. Najbardziej, jeżeli mu zasadzisz kryta. Albo i 2 kryty. Było 10% szansy na kryta. Fia jest wkurzona w zaistniałą sytuację. Dobra. Dobra, to pewnie Kariniyuki zgarnie. Potem go odwołamy i zobaczymy dalej. Na razie powoli idziemy do przodu. Mamy dużo turn, więc nie ma się co śpieszyć. Dobra. Czy ty możesz pójść przodem? Super. Dobra, Ior. Trzymaj się, Mikuju. Mikiu. Pomoc już idzie. Mam miejsca do wybierania rzeczy. Super. A co mamy tutaj? Magic Sand, ok. Dobra, co my tutaj mamy? Nawet chyba nie musisz używać swojego specjalnego ataku, żeby go posiekać. 3, 10, 15 razy 3 zdecydowanie zdąży go zabić. On ma dosyć małą szansę trafienia. Ale troszkę zadaje obrażeń. ...15% szans na kryta. Dobra. Tum, 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 tum.
To zdejmie. Powinno zdjąć. Tak, to jeszcze tak, Ava rozejmi portal. Możesz się wycofać naturę. Ty bierz to. A ty, no nie wiem. Dobra, uwolnijmy. Dobra, zabijmy jeszcze to. I uwolnijmy ją w tej turze. Kryt za 32, nieźle. Dobra. Dobra, teraz weźmiemy się za ich szefa. Dobra, generalnie Mikeyu podziękowała za ratunek i Ior powiedział, że jej bezpieczeństwo jest absolutne i że powinni przyłączyć się do Avaru i Fii i do walki, bo oni tak nadal tutaj walczą. Dobra. A widzicie, mniej więcej tak jest mapa skonstruowana. Że tutaj się na środku spotkamy. Tutaj się miejsce, tak, przejście się odblokowało, więc szef na pewno znajduje się gdzieś tutaj. Dobra, Mikiu. Ty się wycofaj. Niedługo go przywołamy z powrotem. Raz, dwa, trzy. Dobra, niech Ior to zajmie. Ior ma trochę więcej punktów ruchu. I tak, Avaro. Capture rope, dobra. Zbierajmy po drodze te rzeczy. Tareka! Okay. Ja tutaj. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Przejście boczne. Dobra, Mikiu, przydasz się tutaj. Dobra, i powoli ciągniemy do przodu. Dobra, czy chcemy cię łapać? Czy jesteśmy w stanie cię złapać? 14 razy 2. Nie złapiemy cię. To zaatakujmy normalnie. O, flary mu weszło. 6% szansy na zabicie gościa. Nie weszło. A to nawet lepiej. Dobra, teraz go możesz złapać. Ściągamy portal. Tak, zdaje mi się, że Avaro i Fia jako pierwsi dotrą na miejsce. Czy to przywraca życie? Troszkę tak. Dobra. Chcemy już przywołać Kariniuki. No, z grubsza się już wyleczyłeś.
Możesz ruszać do przodu. Dobra. Dobra, to trochę nam spowolni ruch. Cała ta plansza będzie zajęta przez cały czas, dopóki nie dojdziemy do Deploy Gate'a. Refined free ice stone. Okej. Okay. Pewno się przyda. Dobra, Mikkeju, może ty idź tutaj przodem. I jaki ty masz range? Weapon range. 1-2. Raz, dwa. Tutaj może atakować to. Ior, podejdź tutaj, żeby nie narazić się na ostrzał. Tutaj jeszcze zbadamy. To jakieś skarby były. No i będziemy przeć. Dobra, co nas atakuje? Gargulec. Stone Fist nie najlepiej na niego działa. Może trochę lepiej niż walka wręcz. Ale możemy również się obronić. Chociaż i tak pewnie za dużych obrażeń nie zada. To 5 razy 2. Dobra, pomoże nam to złapać później go Avaro, więc walcz. Możesz go złapać. Nie do końca. Pytanie, czy inna broń coś tu może lepiej zdziałać? Nie. Dobra, możesz go zdzielić. W sumie tyle nam wystarczy, bo potrzebujemy dosłownie kilka hapeków, żeby mu zdjąć. Ale więcej niż to. Dobra. To go może zdjąć 6 razy 3, 18. Dobra, jak zdejmie go, to zdejmie, trudno. O, dobra, nie żyje. Dobra. Ior tutaj. Ty w sumie możesz szarżować. Jak cię zaatakuje na odległość czy wręcz, to możesz zawsze odpowiedzieć. Dobra. Idziemy dalej. Water bullet. Zabijesz go? Nie wiem, nie chcę mi się liczyć. Trochę cię zarani, ale powinnaś przeżyć. Ja przecież daliśmy jej tarczę. Dobra, to nie powinno chyba zadać zbyt dużych obrażeń. Dobra. Właśnie, tak sobie pomyślałem. Avaro przyda się więcej resistance. Ma... Wytrzymałość ma dobrą, ale resistance jest jego słabą stroną, więc... Weźmy items, mieliśmy jakiś... Mieliśmy na to jakiś przedmiot. Agility. Resistance. Ciach. Kto ma więcej inteligencji? Ty czy Fia? Fia ma mniej. To Fia dostań inteligencję. Dobra, czy agility komuś? Ty i tak nigdy nie będziesz miał agility.
Dobra, dajmy Iorowi może agility dodatkowy. I też siła. Ior dostanie siłę. Dobra, komuś chcemy zwiększyć HP-ki. Tobie. No i dobra, z grubsza na razie tyle. Dobra, szarżuj. Ty się lecz. A Fia podejdzie tutaj. Możesz się wycofać na jedną turę. Nic tutaj nam nie grozi. A Ior zgarnie ten skarb i się wróci. A, teraz masz 9 defensy. Dobra. Czy możesz zgarnąć tego gościa? Nie możesz. Fia, pomóż w tym zadaniu. Dostaniesz trochę w odpowiedzi, ale masz Yuki koło siebie, to i tak jeden atak zablokujesz. Dobra. W okazji tutaj mogą być jeszcze jakieś punkty do kopania. Może tak, może damy Iorowi to do kopania w następnej turze i sprawdzimy przy okazji. Dobra, ty możesz się wycofać. A tutaj nas szarżują. Dobra. Zdejmij tego gościa. Dobra. Dobra, zdejmij go bezpiecznie. Nie ma co szarżować. No nie, niektóre te dźwięki są śmieszne tutaj. Dobra, tak. Akcesorium do kopania. Mamy w ogóle coś takiego? Search. Lockpick, barrow. Nie, jeszcze nie mamy. Dobra, ale search możesz też użyć. Może znajdziesz coś. Dobra, tutaj nic nie ma. Może tutaj było, ale już nie znajdziemy teraz. Dobra. Fia. Dobra. Zróbmy tak. I Avaro. Może gościa skopać w tej turze. Dobra. Czy możesz go złapać? 5 razy 2 możesz, o ile trafisz 2 razy. Albo go krytniesz. Nie krytniesz go. Super. Jednak się przydają czasami te ataki łapiące również na Yuki. Warono, zdobądź to. Fia zdobędzie to.
A Karin Yuiki się wyleczy. Dobra, powoli będziemy szturmować również w tym kierunku. Właśnie bardzo przydatne wiąże że jest to, że on ma zawsze dużo punktów ruchu. Dobra, on tutaj postara się wejść tutaj też o leczonko zahaczyć i generalnie będziemy ustawieni. A, łaskocze. Dobra, Yuiki, złapiesz go? Złapiesz. To w sumie... Ta, tobie bardziej brakuje ekspów. Rozwal go. Świetny level up, świetny. Dobra, czasami są wzgórza, czasami są doliny. To była bardzo głęboka dolina. Dobra, ustawmy się tutaj, potem reszta drużyny poczeka, aż Iori ten... Może nie zdążył dołączyć. Dobra, czy jesteś w stanie go skopać w jednej turze? Nie. Ale w następnej już tak. O, go się z wampirem. Widziałem lepsze level upy, ale resistance na pewno się przyda. Dobra. Cyk. Momencik. Jeszcze tak nie ruszajmy się, bo ty możesz zaatakować go, jeżeli będzie taka potrzeba. Dobra, czy lepiej go zaatakować tym, czy tym? Lepiej tym. Jak mu dużo zadasz, nie powinnaś go zabić. To spróbuj go nie zabić. No i to jest level up. Podoba mi się. Dobra. Czy jesteś go w stanie złapać? Pewnie nie, bo on ma w cholerę obrony. A... Co powiesz na po prostu go rozwalić? Powiesz, że tak. A ja powiem, że nie. Ustaw się tutaj. Avaro... Nie wiem, może pokibicuj Fii. Dobra. Czy tego zabiję? Z jakiegoś powodu bardzo mu spadła obrona, ale nie chcemy go zabić. Broń się na razie. Tak, chcemy, żeby reszta naszej drużyny dołączyła. Dobra. Fia, dziabnij go troszkę. Dobra, nie planowałem aż tak go bardzo dziabnąć, ale trudno. まさかとは思うが、俺を殺すつもりなのかよ。
Dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? Cytując ciebie samego, z jakich powodów mielibyśmy tego nie zrobić? Dobra, no, dajesz, dajesz. Spójrz za siebie. On nie był bossem tego poziomu. To jest boss tego poziomu. I po gościu. W sumie on bardzo wygląda jak ten, jak tytan. I to dosyć konkretny tytan. Jak on się nazywał? Eren Jaeger. Tam przypomina Eren Jaeger. Przy okazji Eren Jaeger nie wiedział o żadnym stąpaniu. Okej. Dobra, to jest nowa mechanika gry. Ataki combo. Tak, to są skille combo. Jeżeli kiedy chcemy użyć skilli combo, to pewne postacie, które są parą, muszą być koło siebie. Dobra, musimy pokonać Demon Cannon. Dobra, tak, z tej rozmowy pokonaliśmy tego szefa bandytów, ale on stwierdził, że zanim go zdążymy zabić, to ucieknie, a potem za jego plecami pojawił się Eren Jaeger i go sprzątnął. I teraz walczymy z Erenem Jaegerem. Przynajmniej na takim obrazku wyglądał jak Eren Jaeger. Dobra, skill. Wyposażmy go w Twin Slaughter. A właśnie, tylko coś musimy mu zdjąć. Combo. Tak. Obie postaci nie muszą być wyposażone. Tylko wystarczy, że jedna postać jest wyposażona w skill combo. Ale żeby go użyć, musi być koło postaci drugiej postaci. Czyli tak. Używając to w walce wręcz, nasz cel musi być obok Mikeyu, żebyśmy mogli użyć. Natomiast Mikeyu ma Twin Blizzard. Jak chce tym strzelać, to musi być koło. No koło Iora, żeby tym strzelać. Przy okazji każde ataki combo zużywają manę dla obu postaci i są dosyć mocne.
Więc tak. Dobra, idziemy do przodu, zobaczymy, jak bardzo oni będą się ruszać. Właśnie, co tutaj masz? Hades Blast, zasięg 3. Devil's Fist. Arm Cutter. Battle Command. Zwiększa staty pobliskim sojusznikom. Dobra, poza tym walisz dosyć mocno. A twoja magia troszkę też ma obrażeń, ale nie za dużo. Jesteś wrażliwy na Ice i na Holy. To dwie bardzo dobre wiadomości. Dobra. A właśnie, jakie zadajesz obrażenia? Dark. Dobra, to musimy uważać, żeby Fia tego nie oberwała. Dobra. Dobrze by było się poruszyć do przodu. Nie wiem, kto lepiej, żeby poszedł do przodu. Yuiki. Raz, dwa, trzy. Lepiej, żebyś ty poszedł do przodu. Jesteś go w stanie zabić. 12 razy 2. Nie jesteś w stanie go zabić. To Yuiki ci pomoże. Tak. 9, 15 razy 2. Zabijesz go na 94%. Dobra, to zrób tak. Pewnie narazisz się na kontratak tego demona w następnej turze, ale... Ale powinieneś to przeżyć, masz dużo hapeków. Dobra, tak. Teraz Avaro niech coś sobie łyknie na wszelki wypadek. Dalej niestety nie może się poruszyć. Fia, idź tak daleko jak możesz. Ior, też idź tak daleko jak możesz. Mikeju, też idź tak daleko jak możesz. Dobra, nie jesteśmy w najlepszej pozycji. Trochę nam zajmie się tutaj ustawić do walki z tym demonem, ale damy radę. Dobra. Co z nim? 5 razy 2? Dawaj. Chociaż zaraz cię zaatakuje też demon. Ale powinieneś to przeżyć. Dobra. Możesz mu przywalić z ziemi? Możesz. Dostaniesz 11 razy 3 obrażeń w odwecie. Ale powinieneś to przeżyć. A 14 razy 2 to troszkę by go pobiło. Dobra. Rób swoje. Dobra, pewnie go wycofamy teraz. Dobra, Fia. Fia chce być troszkę bliżej, żeby móc strzelać świętym ogniem. Ior, wystarczy, że podejdzie tutaj. Czekaj, bo jeszcze Mikeju musimy jakoś ustawić. Dobra. Może chcemy go wpuścić do środka. Może spróbujmy tak. Dobra. Ty ustawisz się tutaj. Avaro podejdzie tutaj. Albo zaatakujemy niego, albo wycofa się może po prostu. A Mikey ustawi się tutaj. Dobra, oni powinni tutaj wejść, tylko nie wiem, czy Gargulec tutaj wejdzie, czy... Momencik. Dobra, teraz to już nic. Czy Gargulec tutaj wejdzie, czy demon? Jak Gargulec wejdzie... Myślę, że tak.
Gargulec wejdzie, a potem demon tutaj wejdzie i kogoś zaatakuje. Dobra, ciekawe kogo zaatakuje, zobaczymy. Mikiu! Dobra, ty... masz decoy, więc nawet jak cię zabije, to raz to przeżyjesz, a możesz mu teraz dobre obrażenia wcisnąć. Dobra, to zrób tak. I ustawiamy się, żeby w następnej rundzie go zabić. A wyłączyłem jej decoy? Ojej. Dobra, Mikeju jednak nie miała wyekwipowanego decoy. Dobra, w każdym razie nie zapisywałem wystarczająco często, wbrew tego co mówię. Musiałem zrestartować misję. Jesteśmy mniej więcej w tym samym momencie. W każdym razie... tak, trochę teraz inaczej to rozegrałem. Obie drużyny mniej więcej podobnym momencie się spotkały. A, nie poszedłem tutaj zebrać skarbu. Trudno. Jeszcze tu kiedyś się wrócimy. W każdym razie chciałem wam pokazać, wyskoczyło jakiś event, którego wcześniej nie było. Dobra. Musimy się trochę podleczyć wszyscy, zanim tutaj pójdziemy dalej. Możesz zająć to. Tak, Fia niestety tym razem nie dostała aż tak fajnego awansu. Teraz zwiększyła się tylko jej siła i inteligencja. A Avaro nie dostał plus do resista. Ale cóż. Dobra. Może zajmij to. Możesz się wycofać. Fia też zechce się podleczyć. Dobra. I tym razem postaram się nie zapomnieć wyekwipować. Tak, tego decoy. Dobra, to ci nie jest potrzebne. Możesz wziąć. Ok, jesteśmy na maksa. Super. Tak, woli wytłumaczenia bardzo. Byłem niemalże pewny, że ona ma ten decoy wyekwipowany. A poza tym, tak, chciałem, żeby byli koło siebie, żeby mogli użyć potem tego combo ataku. W każdym razie, może tak. Karino Yuki puścimy przodem. A, Fia jeszcze miała się uzdrowić. Zdrowia ci brakuje? Tylko zdrowia. To dobra, jeżeli będzie zagrożona, to ją podleczę. A właśnie, bo zapomniałem jeszcze, bo tak, to jest specjalny warunek, że jeżeli Ior albo Mikeju zostało pokonani, to game over. Zdarza się. Dobra. Mikeju, idź do przodu. Dobra, będziemy musieli się tutaj troszkę przeorganizować. Raz, dwa, trzy. Ty podejdź tutaj. Ior tutaj.
Avaro tu. Tutaj. I ty ile możesz? Dobra. Tym razem gość nie wychodzi do nas. Dobra, Avaro, podejdź do przodu. Sty. Dobra, Ior, sięgasz gościa, prawda? Sięgasz. Czy możesz go zaszlachtować w jednej turze? Jeżeli dam ci Veterans Ring. Dobra, wszyscy są wyekwipowani tak jak powinni, z grubsza tak. Jeżeli dam ci Veterans Ring. Szlachtujesz go za 17 na jeden cios i masz 3 ciosy, powinieneś go zabić. Na 94%. Niestety tak. Wypadł akurat ten procent, że go nie zabijesz. Dobra. Fia. Skoro i tak nie ma nic ciekawszego do roboty, może cię podleczyć. Dobra. I Mikiu do przodu. Dobra. Ty go możesz za to wykończyć. Czy możesz go złapać? Nie. Dobra, to po prostu go zdejmij. Mocny jest. Czy ty go złapiesz? 7 razy 2 nie złapiesz go. A możesz go zabić po prostu? Też nie do końca. Dobra. To go nie osłabi. Dobra, jak to chcemy zrobić? Dobra, będziemy jeszcze mieli potem czas, żeby się tutaj rozstawić, bo chcę jeszcze podleczyć Kariniuki. I Ior też może teraz dostać trochę obrażeń. Tak, jeden cios dostanie z powrotem. A dobra, to się podleczy. Potkami. O, a może i nie. Dobra, robota, Ior. Dobra. Przewińmy to szybko. To już widzieliśmy. Dobra, Ior i raz, dwa, trzy. Może oberwać teraz. Chyba, że Avaro wystawimy do przodu. Dobra, wiecie co? Zapiszę. Jeżeli Ior padnie, to znowu będziemy mieli game over. To wystawmy Avaro do przodu. Dobra, gdzie ty się możesz ustawić? Amikeju? Tutaj. Trzy. Ustaw się tutaj, ty tutaj. Dobra, i zobaczmy, co oni zrobią. Dobra, rozwal go. Albo i nie. Tak, jak myślałem, dobra. Zobaczmy, jak on wygląda właściwie. Dobra, doszliśmy. O, dobra, gdyby zaatakował Iora, to byłoby z nim słabo. Dobra, doszliśmy do tego momentu w grze, w którym przeciwnicy zajmują pół ekranu. Dobra. Czy chcemy się ustawić tak jak wcześniej i spróbować ich wciągnąć do środka? Spróbujmy tak to zrobić. Tylko jak to najlepiej zrobić? Kariniu.
FS tylko zabiera. Możesz tutaj stanąć bez problemu. Mikiu. Dobra. Avaro wycofa się do tyłu. Znaczy wycofa się. Nie można się wycofać do przodu. Dobra, podleczmy Avaro. I ponieważ ty jesteś w niebezpieczeństwie, to też sobie gulni. Ktoś jeszcze potrzebuje leczenia. Kariniuki. Nic cię nie powinno zaatakować. Dobra, zobaczmy co zrobią. Super. Mogłeś wybrać najlepszy cel do ataku. Super, dobra. To cię za bardzo nie zaboli. Masz obrońcę. Masz... Oj, masz tarczę. Dobra. Dobra. Możemy zrobić jeszcze raz gambit. Jeżeli tutaj by stanęła Mikiu, to ty mógłbyś zaatakować swoim combo i zadać mu spore obrażenia. Ale już raz się to nie udało, więc może tak nie róbmy. Dobra, możesz go jakoś sensownie zdjąć. Tak, Fia może go atakować. Ale dostanie trochę łomotu w odwecie. No, już raz przeżyła ten łomot. Dobra, możesz ją... Nie, nie możesz jej pomóc. Dobra, Fia, pokaż na co się stać. Dobra, teraz tak. Ty możesz wyekwipować, tak, zdejmij decoy, weź Twin Blizzard. Myślałem, że to ma zasięg 3. Range 3. Ior adjacent. Ior nie ma many, ok. To Ior, łyknij sobie manę. I teraz ty możesz... Twin Blizzard. Dobra, dostaniesz łomot z powrotem i tego nie przeżyjesz. Czy możemy zwolnić tyle SP, żeby nie? Dobra, czy na pewno tego nie przeżyjesz? Siedem, osiem. 8 razy 3, 24. Powinnaś przeżyć. Dobra. Piszmy i zobaczymy. Dobra, masz 2 szanse, 2% szansy na krytia, więc... Dobra. Więc tak, teraz jak sprzątniemy tego gościa, to możemy ich atakować Iorem albo kimś jeszcze. Stonefist. Dobra, to wystarczy. Ior. Dobra, tak. Jego atak combo nie zadziała, ponieważ ataki wręcz działają tak, że on się przemieszcza na to miejsce i z tego miejsca musiałaby w okolicy stać Mikiu, żeby załapało combo, więc nie ma sensu nawet go ekwipować. Dobra, i co? To powinno być tyle. Do dzieła. Kill.
niestety. A jeszcze zrobił sobie rosół z nóżki demona. Dobra, nie idealnie, ale po to jeszcze tutaj wrócimy, żeby zrobić... O, fresh mat, tego potrzebujemy do rzeczy. Receive damage from mat, ok. No i dobra. Chyba dla ciebie nowość zabijać demony, a nie ludzi, co Ior? A tak, to o czym mówił wcześniej z Fiją. ことが起きる前から2人と城塞で一緒に暮らしたいなって。 Ior jak zwykle. Może Fia, bo jeszcze zmienił zdanie. Kamraci. Tymczasem w forcie. Jōsai o kara ni suru to wa buyōjin da. Doko zo no zoku ga shinobikomu to mo kagiranai no ni na. Koko ga chūsūbu ka. 資料に残っている通りの作りだが、どこか違和感がある。ほう、そうか、そういうことか。
なぜか中にいるはずのものがない。これは報告にも含まれていなかった。視察に来てよかったな。これは確認しないと気づけない。さて、伝わっている知識であっているならば、これで支配できるはずだが。Czyżby?私の血に拒絶の反応はない。だが承認されていない。考えられる想定は一つ。すでに承認されている主がいて、それは無理やりに上書きできない。これはとても厄介だ。城塞を支配するとなると、本体ごと操らなくてはいけないということになる。もしくは支配権を持つ主の命を奪ってしまうか。To nie zadziała i wiesz dlaczego. まあいい。方法などいくらでもある。幸い駒はいくらでもいるのだからな。このために長年準備を重ねてきた。次はもっと思考を凝らそう。今度は私だけではなく、ちゃんと彼らも楽しめるように。Dobra, to jeszcze ta rozmowa i podsumuję się wszystko. Chyba większość swojego dobytku przyjadali na bieżąco. Cała kolekcja tasaków dla Iora. To ci nie grozi, Fia. Powinna się złowieszczo zaśmiać, Fia. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
ために用意してくださったんですか？Największą magiczną siłą Avaro jest to, że potrafi robić rzeczy, które w rzeczywistości wymagałyby miesięcy roboty w przeciągu dni. Okej, więc nie do końca wybudował ten dom, ale go przygotował, bo był już. Okej, to robi więcej sensu. O, Ioro, okazał jakiekolwiek emocje, jak miło z jego strony. Tak, pomówmy o tym. Pomówmy o opłacie za ten, za czynsz. Wy dwa jeszcze macie do spłacenia ten rachunek za wyprawę ratunkową. Dobra, czy to już jest koniec rozdziału? Tak. Dobra, to nie wiem, czy teraz będą jakieś kolejne eventy. Na pewno zrobimy pauzę. Dobra, jest jakiś event. I to bardzo ważne. Dobra, na razie już nam brakuje czasu. Więc tak, podsumowując, co się wydarzyło. Po zabiciu demona Fia i Avaro zaproponowali kotołakom, żeby zamieszkali w twierdzy, żeby nie powtórzyła się taka sytuacja, że będą mieli znowu problemy. Oni na początku nie chcieli, bo się bardzo wstydzili tego, że narobili problemów, ale w końcu się zgodzili i wszyscy byli szczęśliwi z tego, że będą żyć jak jedna rodzina razem. W międzyczasie okazało się, że stary pracodawca Iora wykorzystał to, że drużyna była poza fortecą i zakradł się do niej i zaczął szperać w środku. Okazało się, że wie coś więcej o fortecy, czego jeszcze nie wiemy o co chodzi. W każdym razie zdawał się mieć jakieś plany fortecy i próbował ją kontrolować. Niestety forteca nie odpowiedziała mu i nie słuchała się go. Więc on stwierdził, że będzie musiał kontrolować Fiję, żeby przejąć władzę nad fortecą i będzie coś w przyszłości do tego, no, jak to się mówi, kombinował. Dobra, a potem jeszcze wszyscy pojawili się w fortecy i Avaro przekazał Mikeju i Iorowi ich własny domeczek, w którym będą mieszkali sobie w fortecy. Nie by powiedział, że to jest za darmo, ale wiemy, jak jest Avaro, więc myślę, że to za darmo miał na myśli i za darmo przez nas najbliższy tydzień, czy coś ten deseń. Dobra, i to był rozdział drugi, rozdział trzeci dopiero się zaczyna. I dobra, i duże rzeczy się chyba pierwsze duże rzeczy się w rozdziale trzecim wydarzą.
Ale dobra, to w następnych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!